Hej, nazywam się Magdalena Tomalek, witam na moim kanale. Zobaczymy dzisiaj, co on albo ona, czyli osoba, o której myślisz, naprawdę do Ciebie czuje. Do wyboru mamy trzy grupy. Pierwsza z cytrynem, druga z muszelką i trzecia z rodonitem. Możesz zatrzymać sobie to nagranie, wczuć się w to pytanie, pomyśleć o swojej osobie. Możesz nawet wyobrazić sobie, że pytasz swoją osobę o to, co do Ciebie czuje. I wybrać ten kamień, albo tą kartę, które najbardziej Ci się podobają, albo w jakiś sposób najbardziej przyciągają Twoją uwagę. W opisie poniżej znajdziesz link do każdej grupy, dzięki któremu przeskoczysz bezpośrednio do swojego czytania. Witam grupę numer 1, która wybrała cytryn i kartę afirmacje o uzdrowienie serca. I tutaj mam trochę takie poczucie, tak jakby ta osoba wiedziała, że przechodzisz teraz przez coś trudnego i chciała Cię pocieszyć i też jednocześnie czuję taką bezradność, bezsilność tej osoby wobec Twojej sytuacji albo wobec sytuacji między Wami. Może z jakiegoś powodu nie możecie być razem albo ta osoba nie może być z Tobą. Tak jakby coś tutaj tą osobę powstrzymywało albo coś stało jeszcze między Wami i tak jakby ta osoba właśnie chciała być bliżej Ciebie, tak? Móc Cię pocieszyć albo wesprzeć w jakiś sposób. Trochę właśnie czuję też taką tęsknotę, właśnie tęsknota wymieszana z bezsilnością, bezradnością wobec tutaj jakiejś sytuacji, w jakiej jesteście. To na początek, na podstawie tej karty. Zobaczmy, co mamy dalej. Jakie ogólne nastawienia, jaką ogólną energię wobec Ciebie ma Twoja osoba. Mamy kartę siła. Kochankowie. Karta świat i karta słońce. Ok. Więc trochę widzę właśnie tutaj taką frustrację, a często frustrację czujemy właśnie wtedy, kiedy chcielibyśmy, żeby sytuacja, w której jesteśmy, była inna, a nie możemy tego zmienić, tak? Więc to trochę tak jak tutaj to, o czym tutaj mówiłam. Dalej mamy kartę kochankowie w niższej wibracji, czyli widzimy dwie osoby odwrócone od siebie, czyli właśnie tak jakby ta osoba była właśnie zła albo na siebie, może na ciebie po części. Dla każdego z was to może być, wiadomo, inna sytuacja. Albo ogólnie na, wiecie, na życie, na los, na sytuację, w której jesteście, na to, że nie możecie być teraz razem, albo że się rozstaliście. Mamy tutaj kartę słońce, więc może ze względu na dzieci, na sytuację z dziećmi po stronie tej osoby albo po stronie twojej. Też często ta karta kojarzy mi się z jakimiś takimi właśnie dziecinnymi, nieodpowiedzialnymi, niedojrzałymi zachowaniami. Więc też to rozstanie na przykład, które było między wami, mogło wynikać z tego, że ta osoba nie była jeszcze gotowa, nie była dojrzała, albo może ty dla części z was, albo coś jeszcze między wami tutaj, jakaś sytuacja może, wiecie, nie chodzi... Niekoniecznie chodzi o to, że ta osoba była niedojrzała, jest niedojrzała emocjonalnie, ale może w jakiejś sytuacji się po prostu tak zachowała. I tutaj mamy też taką otwartą furtkę narysowaną, więc trochę tak jakby jakby to pokazywało, że albo uciekłaś, uciekłeś ty tej osobie, albo ta osoba tobie z jakiegoś właśnie powodu. I może właśnie tutaj to rozstanie było. I dalej mamy jeszcze kartę świat. I to tutaj czuję, jako tak jak tutaj mówiłam, że ta osoba chciałaby Cię pocieszyć bez względu na wszystko, to tą kartę też w tym przypadku widzę jako takie dobre życzenia dla Ciebie, tak jakby ta osoba mimo wszystko życzyła Ci dobrze i tego, żebyś dalej cieszył się, cieszyła się życiem, realizowała jakieś swoje plany, jakieś swoje marzenia, właśnie może podróżowanie po świecie, może, albo może jest dystans też między Wami fizyczny, mieszkacie w różnych miastach albo w różnych krajach, i też stąd ta karta tutaj, ale ona jest w pozytywnej, w tej pozytywnej odsłonie, tak, czyli tak jakby właśnie mimo wszystko ta osoba chciała po prostu dla Ciebie dobrze. Okej, okay, zobaczmy, tutaj przygotowałam jeszcze kilka kart z tej talii, co my tutaj mamy. Mamy kartę mrówka. A, słońce akurat tutaj świeci, nie widać. Nie, tak, dobra. Podpisana praca, osiągnięcia i sukces.
Więc może też tutaj ze względu na pracę ta sytuacja, ze względu na pracę się rozstaliście, ze względu na to, że któreś z Was musiało się przeprowadzić do innego miasta albo do innego kraju. Okej. Dalej mamy kartę październik z takimi spadającymi listkami, więc może to mieć jakiś związek. No teraz jak to nakrywam, jest wrzesień, więc może coś wydarzy się właśnie w przyszłym miesiącu, w październiku, albo może jeżeli oglądacie to w jakimś innym terminie, to w najbliższym październiku albo za 10 miesięcy, ale też mamy tutaj narysowane takie spadające liście, które trochę w tym momencie kojarzą mi się z takimi łzami, jakby, nie? No łzy też sobie spadają, spływają, no ale takie mam tutaj wrażenie, jakby coś trochę smutnego, takiego nostalgicznego. Tutaj też mamy właśnie taką osobę, jedna osoba jakby płacze, druga ją pociesza. Okej, zobaczmy, co mamy dalej. Mamy kartę droga pieniędzy, ścieżka pieniędzy, podpisana droga z pieniędzmi czeka na ciebie, żeby ją odnaleźć, żeby ją znaleźć. No właśnie, tutaj też mieliśmy tą mrówkę, czyli coś związanego z pracą. Dla części z Was to może być rzeczywiście tak, że Wy na przykład gdzieś musieliście wyjechać, tak, za pracą, albo żebyście Wy mogli odnieść sukces, tak, to może w jakiś sposób musieliście zrezygnować z tej relacji. I stąd też tutaj właśnie ten smutek się pojawia, tak, te łzy ewentualnie albo po Waszej stronie, albo po stronie tej osoby. Okej, dalej mamy kartę ananas, podpisaną pojednanie. Okej, i dalej jest karta studnia, podpisana, spełnią się rodzinne życzenia, czy rodzinne marzenia. Czyli może właśnie jakieś, ty realizujesz jakieś swoje tutaj marzenie, tak? Czy właśnie marzenie związane z karierą, z jakimś sukcesem. Zobaczmy, co mamy dalej. Zresztą ten ananas mnie tutaj zastanawia, bo tutaj mamy rozstanie, czyli tak jakby ze względu właśnie na sukces, na pracę, na pieniądze w jakiś sposób, na jakieś inne swoje marzenia, nastąpiło tutaj rozstanie, czy coś, co Was rozdzieliło. A z drugiej strony mamy ananas podpisany, pojednanie. Może ta osoba chciałaby, żeby ta sytuacja między Wami inaczej wyglądała, albo ma nadzieję, że do siebie wrócicie jeszcze za jakiś czas, kiedyś w przyszłości. Dalej mamy szóstkę buław, czyli znowu karta takiego sukcesu, czyli czuję, że ta osoba widzi po prostu Ciebie, widzi Twój potencjał i widzi, że ty naprawdę możesz wielki sukces odnieść. Może z jakiegoś powodu czuła, że tylko Cię powstrzymuje, że może Cię ogranicza w jakiś sposób, albo sytuacja życiowa tej osoby ograniczała w jakiś sposób Twoją sytuację życiową, czy Twoją szansę tutaj na odniesienie właśnie sukcesu w jakiejś dziedzinie. Dalej mamy dwójkę monet i karta koło fortuny. Dalej dwójka mieczy. Karta siła. I karta cesarz. Czyli tutaj z tymi dwójkami, z dwójką monet i dwójką mieczy widzimy właśnie jakiś taki wewnętrzny konflikt, jakieś takie rozdarcie po stronie tej osoby odnośnie Ciebie czy relacji z Tobą. Trochę mam takie poczucie, jakby no właśnie coś było w życiu tej osoby, działo się coś w życiu tej osoby, gdzie ta osoba musi wybierać pomiędzy Tobą a czymś innym, tak? Tak jak tutaj wspomniałam, może między dziećmi, może ma jakąś inną osobę, jakąś inną relację, może ma taką sytuację, że nie może się przeprowadzić albo z czegoś innego nie może zrezygnować po to, żeby być jakby na równi z Tobą, tak? Po to, żeby być kimś, kto może Cię wspierać albo kimś, kto może dotrzymać Ci kroku w Twoich sukcesach. I cały czas czuję właśnie takie bardzo, taką bardzo ciepłą mimo wszystko energię wobec Ciebie. Jakby taka ta frustracja, którą tutaj widzimy, jest taka bardziej wewnętrzna u tej osoby, że jakby ta osoba kieruje to przeciwko sobie albo jakimś czynnikom zewnętrznym, tak? A jeżeli chodzi o Ciebie, to bardzo taka mocno wspierająca energia. Tak jakby ta osoba może nawet po części usuwała się trochę, robiła krok w bok albo krok do tyłu,
żebyś ty mógł albo mogła realizować swoje sukcesy. Dalej mamy królową mieczy, paść kielichów i czwórka buław. I też takie właśnie poczucie, jakby ta osoba wiedziała, że jakby, że ty sobie świetnie po prostu poradzisz, tak? Z kimkolwiek innym, że szybko znajdziesz po prostu jakąś inną osobę, że o tej osobie pewnie zapomnisz trochę, jakby ta osoba ma trochę takie poczucie, że nie była aż taka znacząca albo nie ma w sobie takiego potencjału, jaki masz ty. Jak ty zaczniesz rozwijać skrzydła, no to ta osoba już dawno, jakby wiecie, odejdzie w niepamięć w twoim życiu. Zobaczmy parę kart po twojej stronie. Jakie ty masz nastawienie do tej osoby? Cóż, czułam, nawet się nie zdziwiłam w ogóle, że ta karta się pokazała. Siódemka monet, zaraz powiem dlaczego. Szóstka kielichów. Dalej karta śmierć. Król kielichów. Właśnie, może dla części tutaj też chodzi o jakieś uzależnienia po stronie tej osoby, które wpływają na życie tej osoby, które ją ograniczają. Coś, z czym ta osoba nie potrafi sobie poradzić, nie umie sobie poradzić, może nie chce poradzić, nie chce zmieniać w swoim życiu czegoś, żeby stać się tą lepszą wersją siebie, która by tobie mogła dorównać, nie? I szóstka mieczy. Okej, no właśnie, więc u ciebie czuję trochę taki, i kartę papież, czuję też takie rozdarcie wewnętrzne, bo tak jak mówiłam o tej osobie, że ta osoba chce dla ciebie jak najlepiej, to jednocześnie czułam, że z twojego punktu widzenia twoje najlepiej byłoby, gdybyś mógł czy mogła być z tą osobą. No i właśnie macie też taką energię, żeby poczekać na tą osobę, żeby próbować jakoś wpłynąć na tą osobę albo wytłumaczyć tej osobie, że wiecie, że możecie poczekać, że jest wystarczająco dobra, że nie musi się zmieniać, albo że możecie ją wesprzeć tutaj w jakiejś zmianie, ale mam trochę też takie wrażenie, że że nie wiem nawet jak to powiedzieć, że wy patrzycie w tym momencie bardziej na tą osobę niż tak naprawdę na swój własny potencjał. Tak jakbyście trochę patrzyli teraz na swoje życie tylko i wyłącznie przez pryzmat tej osoby, a nie tak bardziej racjonalnie na to, co tak naprawdę możecie w życiu osiągnąć. Wezmę parę kart emocji. Bo macie też co prawda kartę tutaj śmierci, szóstka mieczy, czyli jest właśnie taka chęć odejścia od tego, czyli tak jakbyście z jednej strony czuli, że to jest pora, żeby ten rozdział zamknąć, żeby pójść dalej, żeby zakończyć tą relację, ale z drugiej strony jest właśnie jeszcze takie mocne przyciąganie do tej osoby, mocna taka potrzeba, żeby tą osobę pociągnąć za sobą, tak, żeby ta osoba z wami poszła dalej. Okej, zobaczmy z kart emocji. Po stronie tej osoby, co ta osoba czuje do ciebie? Mamy kartę nadzieja, rozczarowanie, napięcie, karta zazdrość, rozkosz i karta obawa. Trochę mam takie poczucie, jakby ta osoba tutaj z tą zazdrością tak poczułam, że zazdrości ci tego, co ty możesz jeszcze w życiu zrobić. Tak jakby w jakiś sposób ta osoba, mimo tego, że ty widzisz potencjał tej osoby i mimo tego, że z twojej perspektywy wydaje ci się, że ta osoba mogłaby po prostu zrobić to, to i to i wszystko by się fajnie układało i moglibyście razem iść sobie dalej przez życie, czy razem zacząć coś, nie wiem, coś tam robić, to ta osoba kompletnie tego nie widzi. I tak jakby wręcz była trochę zazdrosna, ale w taki pozytywny sposób, bo mamy też tą nadzieję, czyli i to takie dobre życzenia dla ciebie, które tutaj czuję, ale jednak taka zazdrość odnośnie tego, że jaki ty masz potencjał i co ty możesz w życiu zrobić, i
jakie sukcesy jeszcze możesz w życiu odnieść, a tak jakby ta osoba kompletnie nie miała odwagi do tego, mamy tutaj tą obawę, nie miała odwagi, żeby iść tą samą drogą, którą ty idziesz, i tak jakby ta osoba też musiała za dużo poświęcić i za bardzo się zmienić, żeby móc kontynuować tą znajomość. Okej, dobra, zobaczmy, co mamy po twojej stronie. Karta nuda. Niepewność. Ulga. Wstręt. Okej, może jeszcze dwie karty. Przygnębienie. I karta nienawiść. Ta karta wstręt też mi się kojarzy jakby podobnie jak ta niepewność, tak, że patrzycie gdzieś tam w swoją przyszłość, ale właśnie tak przez palce, bo trochę się boicie, a z drugiej strony tak jakbyście wiedzieli też, że musicie zakończyć temat z tą osobą i może robicie kilka kroków gdzieś do przodu, ale ciągle macie nadzieję, że ta osoba będzie szła za wami, tak, i tak jakby podglądacie trochę, czy ta osoba idzie, czy nie idzie, czy zaczęła coś zmieniać, czy nie zaczęła. I trochę mam jeszcze takie poczucie, jakby mam takie zdanie w głowie, że żeby ta osoba mogła iść z wami w waszym kierunku, to musiałaby się bardzo zmienić. I czuję właśnie takie oczekiwanie od was, że no wystarczy, że ta osoba zrobi to i tamto, i wtedy możecie być razem. I że nie możecie zrozumieć, dlaczego ta osoba nie chce tego zrobić. Ale właśnie to zdanie, które mi się pojawia, to to, że to nie jest w porządku, żeby oczekiwać od kogoś, że się zmieni. Tak, że czasami miłość to jest właśnie zaakceptowanie kogoś i zaakceptowanie decyzji tej osoby bez próbowania zmiany, bez wywierania wpływu na tą osobę, bez oczekiwania, że ta osoba będzie się zachowywać w taki sposób jak wy, że będzie wam okazywać miłość w taki sposób, jakbyście tego chcieli. Czasami miłość to jest właśnie rozstanie się. Czasami miłość to jest odpuszczenie tej osoby, żeby ta osoba mogła, jedna i druga, tak, żeby mogły iść w różnych kierunkach. Bo nie zawsze jest nam pisane, żeby, jak w filmach, tak, żeby całe życie spędzać razem ze sobą. Czasami spotkanie, które mieliśmy, nawet jeżeli trwało, nie wiem, jeżeli to było jedno spotkanie, jeżeli było to kilka tygodni, kilka miesięcy, czy kilka lat, nieważne. To jest ten prezent od tej osoby, tak? Ten czas, który mogliśmy spędzić z tą osobą, to jest coś pięknego. I fajnie jest docenić to, co przez ten czas mogliśmy z tą osobą zrobić, co przez ten czas dostaliśmy od tej osoby, a mniej w porządku jest oczekiwanie, że ta osoba nadal będzie zachowywać się tak, jakbyśmy tego chcieli, dawać nam to, co byśmy od tej osoby chcieli, i że zmieni się i dostosuje się do nas tak, jak my byśmy tego chcieli. Okej, wezmę jakąś kartę porady dla was. Tutaj mamy kartę afirmacja. To po angielsku jest napisane meditation to dig deep, czyli żeby kopać głębiej, czyli może żeby odkryć coś więcej. Mamy tutaj też dużo takich rozsypanych jakichś właśnie ametystów, jakichś takich, wiecie, kryształów, chyba kryształ górski czy coś takich, wiecie, minerałów. Więc tak trochę mi się kojarzy ta karta. Zwłaszcza, zobaczcie, mamy tutaj te fajne kamyczki ładne tutaj z tyłu, a ten piesek kopie tam, gdzie nic nie ma, jakby, nie? W sensie kopie i tutaj jakby nic nie widać. Ja mam takie poczucie, jakbyście wy właśnie zamiast zwrócić uwagę na to, co jest tutaj pozytywne, na to, co możecie w życiu robić, czy możecie się zająć, albo może to, czego się nauczyliście przy tej osobie, co dostaliście od tej osoby w jakiś sposób, tak jakby byście dalej stali tutaj i kopali w tej dziurze, w której już nic nie ma. Czyli tak jakby w tej relacji, tak jakby ta relacja trochę się już wypaliła, ta osoba po prostu musi iść z jakiegoś powodu w innym kierunku, a wy trochę dalej tutaj kopiecie tam, gdzie po prostu już wykopaliście to, co było tam do wykopania. I dalej mamy kartę magia ziemi.
I znowu tutaj jakieś kryształy mamy. Tutaj jest kotek zakopany w kryształach. Tutaj jeszcze coś leży. Jest pełnia księżyca. Może część z Was pracuje z kryształami, a akurat nie tak bardzo, więc za dużo mi to nie mówi, ale może część z Was tak i jest to dla Was w jakiś sposób pomocne. Więc może to być dla Was jakaś wskazówka. Mi się skojarzyło, że może część z Was zajmuje się geologią albo gdzieś w tym kierunku chce iść, więc może to też jest jakaś wskazówka. Magia Ziemi. Trochę mi się ta karta kojarzy też z magikiem. Magik w większości talii tarota na karcie magik jest osoba, tak, czyli ta magik i przed nim stoi stół z różnymi elementami. I tutaj też mamy kilka różnych jakby przedmiotów. Więc znowu czuję takie właśnie skupienie się na tym, co jest wasze w tym życiu. Skupienie się na tym, co rzeczywiście was doprowadzi tutaj do jakiegoś sukcesu. Na tym, co macie. Może na takiej praktyce właśnie, a tutaj chciałam jeszcze przy tym powiedzieć, na takiej praktyce właśnie wdzięczności, doceniania tego, co macie, na koncentrowaniu się na tym, co już macie w życiu, albo czego doświadczyliście, albo czego jeszcze chcecie doświadczyć. Zamiast właśnie tutaj stać i doszukiwać się czegoś, czego nie ma. Okej. Mocne czytanie. Mam nadzieję, że rezonuje z Wami. Jeżeli nie, to oczywiście możecie wybrać inną grupę, albo zupełnie inne czytanie, albo zupełnie inny kanał poszukać. Ale koniec końców mam nadzieję, że to czytanie było dla Was pomocne. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 2, która wybrała muszelkę i kartę. Zapomniałam. Connect with Gaia, połącz się z ziemią czy z Gaią. Tutaj mam jeszcze kilka kart, na które za chwilkę popatrzymy. Dobrze. I zobaczmy, co mamy tutaj w ogólnej energii. Jakie nastawienie do ciebie, jaką ogólną energię wobec ciebie ma twoja osoba. Mamy kartę cesarz. Koło fortuny, diabeł, karta głupiec, okej, karta kochankowa, no właśnie musiałam chociaż jakąś jedną pozytywną, w sensie miałam nadzieję, że jakaś pozytywna karta wyjdzie, bo te karty, które tutaj mamy, są w negatywnej energii, więc mam poczucie, że ta osoba przez coś teraz przechodzi. I ta karta połączenie z ziemią też pokazuje no, takie uziemienie, tak? Czyli takie potrzeby uziemienia się, potrzeby znalezienia, wiecie, jakiegoś złapania gruntu pod nogami, potrzeby takiej stabilizacji, znalezienia czegoś, co daje mi poczucie stabilizacji czy poczucie bezpieczeństwa w danej sytuacji. Okej. Wizytacja misji, bo zrzucisz kartę. Dobra, momencik. Wyciągniemy sobie kartę, położymy. Dotknęliśmy kartę diabeł. Jeszcze. Tak jest. I kartę do końcika swojego. Super. Czyli tak. Trochę mi przeszło przez myśl takie poczucie na samym początku, jakby to była jakaś nowa znajomość, gdzie ta osoba nie do końca czuje się jeszcze pewna w odniesieniu do twojej sytuacji, jakby do ciebie, tak? W odniesieniu do sytuacji między wami. Nie masz takiego poczucia pewności, tak, że okej, jesteśmy razem. Raczej właśnie takie poczucie niestabilności, niepewności, w którym kierunku to pójdzie, albo czy jeżeli ta osoba się odważy jakoś podejść do ciebie, zagadać, nawiązać jakąś relację, to czy ty będziesz też zainteresowany albo zainteresowana. Dla części z Was może tutaj chodzić o jakąś sytuację, gdzie ta osoba przechodzi teraz na przykład przez jakieś rozstanie albo jest jeszcze w jakimś innym związku, w jakimś toksycznym związku, w którym nie czuje się zbyt dobrze. Zobaczmy. No, ej, misia. Tak a propos toksycznych związków, kot, który mnie gryzie. Więc... I tutaj przyjmuję całe czytanie. Dobra, zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy kartę stół, podpisaną ciężka praca, czy trudna praca przed tobą.
też mi się trochę kojarzy tutaj z tą pierwszą kartą, uziemienie, tak? Po prostu ona ma cztery nogi, więc jest stabilne, czyli znowu tak jakby to poczucie takiej stabilności, potrzeby takiego uziemienia, bezpieczeństwa pojawia się. Dalej mamy karta monety, przyjdą do ciebie pieniądze, więc może też ta osoba czuje się, jakby ma problemy właśnie finansowe, tak, może jakieś długi, jakiś kredyt gdzieś tutaj na tą osobą wisi, jakaś trudna właśnie sytuacja związana z finansami, może zmiana pracy, problemy w pracy, które wpływają tutaj na jakby na samopoczucie tej osoby, tak, no a przez to na relacje między wami. Dalej mamy kartę pazury, podpisaną bądź ostrożny, nie podejmuj ryzyka. Dalej jest karta pies, podpisana ochrona od albo ze strony jakiegoś silnego przyjaciela. I dalej karta but, podpisana jakby zwiększ swoje zaangażowanie, jeżeli chcesz osiągnąć swoje cele. No właśnie, czyli coś tutaj takiego mamy w tym temacie tego, że ta osoba musi się coś bardziej zaangażować, mamy pieniądze, w sensie monety, tutaj była ta karta podpisana, czyli coś związanego właśnie z taką sytuacją bezpieczeństwa, może ta osoba wzięła, podjęła jakieś ryzyko, w związku z czymś może straciła pieniądze, czym się teraz przejmuje, albo straciła jakieś coś innego, tak? Czym się teraz zajmuje. I zdaję sobie sprawę, że no, pokazuje nam się energia bardziej odnośnie tej osoby niż tego, co ta osoba czuje do ciebie, no ale z drugiej strony, jak ktoś jest rzeczywiście przeciążony w jakiejś stresującej sytuacji i nie ma poczucia stabilności, no to trudno, żeby myślał o, wiecie, o kimś, kim gdzieś tam, kto mu się podoba, tak? Czy kimś jest zakochany. No wiadomo, że no, taka osoba po prostu walczy o przetrwanie w jakimś trudnym momencie, a nie są jej w głowie żadne romanse, więc odnośnie ciebie mam poczucie, że ta karta nam się tutaj pokazała, że jeżeli chodzi o ciebie, o uczucia do ciebie, to są jak najbardziej pozytywne, ale jeżeli ta osoba się nie odzywa teraz, jest jakiś, wiecie, ograniczony kontakt, jest może niekomunikatywna, to prawdopodobnie właśnie wynika z tego, że przez coś przechodzi w tym momencie. Zobaczmy, co mamy dalej odnośnie ciebie. Karta rycerz mieczy. Diabeł po raz drugi. Dziesiątka kielichów. Ósemka kielichów. Król mieczy. I karta kochankowie po raz drugi. No właśnie, wygląda mi na to, że ta osoba po prostu silnie pracuje, mocno pracuje, intensywnie pracuje nad tym, żeby się wyplątać z jakiejś trudnej sytuacji, w której jest, po to, żeby się uwolnić, tak, po to, żeby móc być bardziej obecnym, bardziej dostępnym dla ciebie. Dalej, co mamy? Karta rydwan i tutaj i rycerz mieczy i rydwan pokazują taki ruch do przodu, trochę presję czasu czuję. Czyli no może ta osoba, no wiecie, spieszy się tej osoby, jak jesteśmy kimś zainteresowani, ktoś nam się podoba, kochamy kogoś, no to wiadomo, że chcemy być tą osobą i też chcemy no, zrobić porządek w swoim życiu, tak, żeby czuć się dobrze, żeby móc mieć więcej siły, energii do tego dobrego w sobie, tak, dobrej energii, żeby, czy nawet pieniędzy, czasu, żeby dać to tej drugiej osobie, więc stąd tutaj czuję taki pośpiech. Może jeżeli się rozstaliście, nie jesteście z tą osobą albo jeszcze nie jesteście z tą osobą, to ta osoba wie, że możecie im uciec i stąd tutaj pojawia się tutaj taka presja czasu, tak, że co jeżeli w międzyczasie poznacie kogoś innego i ta osoba cię straci, albo jeżeli był jakiś konflikt między wami i ta osoba jest zdystansowana, no to podobnie, tak, no to chcę też zrobić porządek, no bo co jeżeli w międzyczasie wy podejmiecie decyzję, że już nie chcecie tej znajomości kontynuować. I mamy, no właśnie, król monet i trójka buław, więc mam też takie poczucie, że ta osoba po prostu pracuje tutaj nad jakby z myślą o waszej wspólnej przyszłości, tak, dla dobra waszej wspólnej przyszłości. Ten czas, który teraz angażuje może w swoją pracę albo wyplątywanie się może z jakichś toksycznych jeszcze relacji, z jakichś toksycznych sytuacji,
jest właśnie po to, żeby stworzyć coś, jakby wiecie, lepszego, stabilnego dla was oboje, tak? Jakieś takie bardziej bezpieczne, stabilne podstawy, fundamenty dla was obojga. Zobaczmy, co mamy po waszej stronie. Też jeszcze muszę tutaj wrócić do tego, bo rzuca mi się w oczy to, jak te karty są ułożone. Mamy króla mieczy i tutaj mamy karty kochankowy, czyli ewidentnie pokazuje mi to, że ta osoba, no teraz pewnie nie macie żadnego kontaktu, albo się nie spotykacie, albo bardzo ograniczony, może wiecie, tylko taki ograniczony do jakichś formalnych spraw, gdzie ta osoba po prostu patrzy teraz w drugą stronę, tak? I król mieczy to jest też ktoś, kto dużo myśli, albo ma takie mocno racjonalne podejście, tak? Analizuje dużo, więc tak jakby ta osoba po prostu dużo teraz myślała, próbowała rozwiązać jakiś problem, a nie w głowie jej teraz romanse, tak? I to nie znaczy, że nie chce tego dobrego, bo mamy tutaj dziesiątkę kielichów, tak? Więc zdecydowanie ta osoba chce, żeby ta dziesiątka kielichów to była właśnie wasza przyszłość, żebyście mogli być bliżej, żebyście mogli mieć szczęśliwe życie razem, szczęśliwą rodzinę założyć, ale nie teraz. Jeszcze nie teraz. Zobaczmy po waszej stronie w takim razie. Też karta diabeł po waszej stronie odnośnie tej osoby. Król monet. Dziesiątka buła. Karta papież. Piątka kielichów i rycerz mieczy. Fajnie, bo jest trzy karty, które mamy takie same po stronie tej osoby, czyli wy wiecie, przez co ta osoba przechodzi teraz. Zdajecie sobie sprawę z tego, po co to robi, dlaczego to robi, ale jednocześnie trochę z tą kartą diabeł tak mi przeszło przez myśl, że może trochę się martwicie o tą osobę, że tyle pracuje albo że ma jakieś problemy. Może jakby widzicie, że przydałoby się tej osobie trochę odpocząć i skupić się na czymś, wiecie, miłym, przyjemnym albo chociaż jakieś parę dni wolnego sobie zrobić. To wy to widzicie, tak? Ale ta osoba pewnie nie w tym momencie. I tutaj też z tą dziesiątką buław widzę, że ogólnie jest wam ciężko i macie takie trochę nastawienie, że kurczę, też byście chcieli, żeby ta osoba już była z wami, bo wam też jest w życiu ciężko i może widzicie to w taki sposób, że gdybyście byli razem, to przecież moglibyście się wspierać, że ta osoba dalej mogłaby pracować nad tym, nad czym pracuje, ale no właśnie, wy moglibyście tą osobę wesprzeć, ta osoba mogłaby wesprzeć was w waszych jakichś trudnościach, w waszych jakichś problemach, w waszej drodze i może się pojawić trochę takie niezrozumienie, dlaczego tak jest. No czasami tak jest. Dalej macie jeszcze piątkę kielichów. Wiecie, czasami tak jest. No tak, jak to powiedziałam, to usłyszałam jeszcze w swojej głowie, że jeżeli ktoś, ta osoba powiedzmy, przez całe życie musiała sama się o siebie troszczyć, tak, nie miała wsparcia w rodzicach, jak była dzieckiem. Może musiała nawet być rodzicem swoich rodziców, tak? Musiała ogarniać ich, bo może mieli jakieś uzależnienia albo jakieś inne problemy, musiała ich wspierać albo nie interesowali się tą osobą i ta osoba musiała sama o siebie się zatroszczyć i sama sobie poradzić ze wszystkim, no to ta osoba nie rozumie tego, jak wy to widzicie, tak, że się możecie nawzajem wspierać. Dla tej osoby to jest męczące wpuszczenie kogoś innego do swojego życia w tym momencie, bo jeżeli miała inne osoby w swoim, bliskie osoby w swoim życiu, czyli rodziców, to było to dodatkowym wysiłkiem dla tej osoby, że ta osoba musiała się zająć i sobą, i jeszcze kimś. I w waszym przypadku ta osoba jeszcze się nie nauczyła tego, że wy możecie tą osobę wesprzeć. Tylko patrzy na tą relację w taki sposób, że sama musi siebie ogarnąć i musi być w dobrym miejscu, żeby mieć jeszcze energię zająć się wami i waszą relacją z wami. Zdaję sobie sprawę z tego, że wy to widzicie inaczej, ale ta osoba jeszcze nie i to nie jest coś, co wy możecie tej osobie wytłumaczyć, to nie jest coś, co wy możecie wiecie, przemówić tej osobie do rozsądku, dzwoniąc do niej, czy rozmawiając z nią, czy pisząc jej, że możecie się przecież wspierać, bo ta osoba ma inny program jakby wgrany do swojego mózgu i sama musi sobie z tym po prostu jakoś poradzić, tak? Sama musi się nauczyć ufać innym, sama musi się nauczyć jakby poczuć, że inne osoby mogą dać jej wsparcie albo nauczyć się odpuszczać pewne rzeczy i to jest coś,
proces po prostu, przez który każdy musi, znaczy musi, może, nie każdy musi, niektórzy całe życie, wiecie, tkwią w jakichś schematach i całe życie tacy są i nigdy w żaden sposób tego nie zmieniają. I to też jest w porządku. No, nikt wam nie każe czekać z drugiej strony, jeżeli zachowanie tej osoby wam się nie podoba, zawsze możecie poszukać kogoś, kto jest bardziej otwarty, kto jest bardziej dostępny. Bo oczekiwanie, że ktoś się zmieni, jest naprawdę nie w porządku. Że ktoś się zmieni dla was, tak? Bo no, to jest właśnie takie egoistyczne, tak? Mniej egoistyczne jest to, że się zajmiecie sami sobą, że postawicie siebie na pierwszym miejscu, zamiast próbować ratować tą osobę i próbować wspierać tą osobę na siłę. No właśnie, a bardziej egoistyczne jest to, że próbujecie zmienić tą osobę na siłę i wytłumaczyć jej, że lepiej jej będzie, jak będzie żyła tak, jak wy sobie to wyobraziliście. Ta osoba żyje dokładnie tak, jak ma żyć i podejmuje dokładnie takie decyzje, jakie są odpowiednie dla niej. A jeżeli wam się to nie podoba, to możecie zmienić sobie osobę. Sorry, wiem, że to nie jest miłe, ale czasami po prostu trzeba coś takiego słyszeć. Koniec końców i tak wy podejmiecie decyzję, co chcecie ze swoim życiem robić, ale tak poczułam, że warto, żebyście usłyszeli. Okej, okay. Bo tutaj mamy jeszcze piątkę kielichów, na której widzimy osobę, sorry, że ten kot się tak rozwalił, ale wiem, że lubicie, jak sobie leży. No, dobra. Mamy piątkę kielichów, na której widzimy właśnie osobę tutaj wpatrzoną w te rozlane kielichy, która nie widzi zupełnie tego, że tutaj jest jeszcze, wiecie, całe życie, to zastawiony stół, jeszcze koszyk pełen jakichś obfitości. I trochę mi się kojarzy to właśnie z tym, co przed chwilą powiedziałam, że wy tutaj jakby patrzycie na tą osobę i na życie tej osoby i mówicie jej, że ma się zmienić i ma być pełnymi kielichami, nie? Wtedy, teraz, kiedy ta osoba no, nie może tego zmienić, jest taka, jaka jest. I zamiast zaakceptować to, że jest jak jest i po prostu wstać i zająć się tym, co możecie jeszcze w swoim życiu zrobić, no to siedzicie i czekacie, aż te kielichy, co tutaj się rozlały, aż się, wiecie, wleją na nowo, nie? Może się ta sytuacja zmieni, ale to tak jakby ta część była po prostu częścią życia tej osoby i tylko ta osoba ma na to wpływ. Wy tutaj jakbyście nie czarowali i ile byście nie czekali, to tej sytuacji w tym momencie nie zmienicie, znaczy w ogóle nie zmienicie, tylko ta osoba może to zmienić. Wy możecie po prostu wstać i zacząć żyć swoim życiem i cieszyć się z tego, co macie w swoim życiu. Okej. Okay. Misia, musisz się troszkę przesunąć. Kwiatuszko. Okej, okay, zobaczmy jeszcze z kart emocji po stronie tej osoby, co ta osoba czuje do was. Mamy kartę niepewność, poczucie bliskości, strach. No właśnie, to mi się tutaj kojarzy z tym lękiem przed bliskością. Możecie sobie o tym poczytać więcej. Że są po prostu ludzie, którzy się boją bliskości. I z jednej strony chcą i czasami to są takie relacje, gdzie wiecie, ktoś się zbliża, zaraz się oddala, raz na jakiś czas odezwie się, później się nie odzywa. Dobra, dalej. Karta lekceważenie. No właśnie. Wściekłość. I karta triumf. Dobra, zobaczmy, co mamy po waszej stronie. W stosunku do tej osoby. Tęsknota. Radość. Współczucie. Wstyd. Kojarzy mi się trochę też z samotnością ta karta, z poczuciem samotności albo z poczuciem takiego porzucenia, osamotnienie, no właśnie, i karta nadzieja. Wiem, że jest, nie wiem, czy akurat tą grupę ta, czy to akurat to czytanie ta grupa ogląda, ale wiem, że jest grupa osób, które mówią, że będą na tą drugą osobę czekać, choćby nie wiem co. I to też jest okej, jeżeli macie ochotę czekać, bo wiecie, że to jest tymczasowe, bo może tak jest, tak? Że może to jest coś tymczasowego i ta osoba teraz przez coś przechodzi i potrzebuje tego dystansu, no to pewnie jak najbardziej. Ale wiem, że jest też część osób, które czekają bardzo biernie, tak? Że zawieszają swoje życie i na takiej zasadzie, że pójdę do tej ulubionej restauracji dopiero jak ta osoba będzie ze mną, tak? Albo
pojadę sobie na wakacje dopiero z tą osobą, albo podejmę jakieś kroki, dopiero jak będę wiedział, czy wiedziała, co ta osoba chce, ta osoba się odezwie i powie mi, co mamy dalej zrobić, żebyśmy mogli razem coś budować. I co jeżeli w takim przypadku ta osoba nigdy się nie zmieni i nigdy się nie odezwie, i czy naprawdę jesteście gotowi czekać bez żadnych efektów przez kilka lat może? Zostawię to oczywiście bez odpowiedzi. Zobaczmy jakąś kartę porady dla Was. Mamy kartę marzenia. Karta seksualność. I karta alchemia. Więc tutaj tak. Te karty kojarzą mi się ogólnie z taką transformacją, z zajęciem się sobą, skoncentrowaniem się na sobie, na realizacji swoich planów i swoich marzeń. Też na takiej. Alchemia to jest taka transformacja, tak? Alchemicy co robili? No próbowali zmienić ołów na złoto, czy jakieś tam inne metale na złoto, tak? Czyli przetransformować coś. Czyli może to jest taka wskazówka, żeby skupić się nad pracą właśnie nad swoją własną energią, nad swoją na przykład kobiecością, jeżeli jesteś kobietą, albo męskością, jeżeli jesteś mężczyzną, ale też na tworzeniu swojego życia takiego, jakie byście chcieli mieć, tak? Bez czekania na kogoś, bez czekania na zgodę drugiej osoby, bez czekania na to, że ta druga osoba przyjdzie i przeżyje wasze życie za was tak naprawdę, albo powie wam, co macie w tym życiu robić. Ta karta marzenia też kojarzy mi się ze sprecyzowaniem swoich marzeń. Wiem, że jest dużo osób, które po jakichś trudnych przejściach, po jakichś niepowodzeniach w życiu przestają marzyć, porzucają swoje marzenia kompletnie. I często właśnie czekają na jakąś drugą osobę, żeby ta osoba dała im energię do tego, do życia, tak, do marzenia, do robienia czegoś nowego. Ale koniec końców to jest wasze życie. I co jeżeli taka osoba się nigdy nie pojawi? Co jeżeli życie wam po prostu przepłynie przez palce i ktoś, kto przyjdzie, jakby ktoś, na kogo czekacie, nigdy nie przyjdzie, albo ktoś, kto przyjdzie, na przykład nie będzie wcale miał takich marzeń, jakie wy byście chcieli mieć, tak? Albo nie będzie brał pod uwagę tego, co jest dla was dobre. Wezmę jeszcze jedną kartę z tej talii. Mamy kartę medytacja o przejrzystość. W ogóle teraz tak zwróciłam uwagę, że straszny bałagan się tutaj zrobił z tym kotem, który się tutaj walał cały czas po tych kartach. W ogóle jakiś taki jest miszmasz, że nawet tak straciłam w ogóle ogląd, o co tutaj chodzi. Więc no i właśnie, mamy kartę medytacja o przejrzystość, o klarowność. Więc może warto właśnie, żebyście usiedli sobie i zastanowili się, czego wy tak naprawdę chcecie, tak? W którym wy chcecie iść w kierunku, jak wy sobie swoje życie wyobrażacie, jakie wy macie plany, jakie wy macie marzenia w swoim i wyłącznie swoim życiu i podjęli kroki adekwatne do tego, tak? Może zrobili sobie jakiś plan zgodnie z tym. Czasami jest też tak, że tkwimy w jakichś sytuacjach, bo zawieszamy się, że to się, wiecie, że ja chcę tego i tego się trzymam, tak? I trzymamy się jakiejś swojej wizji. Ale energia się zmienia, nasze nastawienie się zmienia, to czego się uczymy w międzyczasie też się zmienia, dojrzewamy, my się zmieniamy sami w sobie i warto jest też co jakiś czas zrobić sobie taki, wiecie, jakby taką inwentaryzację swoich planów, swoich marzeń i upewnić się, że to, czego chciałam kilka miesięcy temu, czy to, czego chciałam kilka lat temu, nadal jest w zgodzie ze mną, nadal jest czymś, co rzeczywiście, co chcę zrobić, nadal jest w zgodzie z moimi wartościami nowymi, czy może moje wartości się zmieniły, czy nie. Więc trochę takie poczucie, że jest to dobry moment na to, żeby przemyśleć sobie na spokojnie jeszcze to, w jakim kierunku idziecie, do czego chcecie od życia,
i podjęli jakieś, wiecie, doprowadzili może jakąś korektę, tak, jakąś zmianę, czy to nastawienia, czy zmianę jakichś planów, i odnośnie, jakby adekwatnie do tego szli dalej, tak, i podejmowali jakieś nowe kroki w związku z tym. No dobrze, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to czytanie z Wami rezonuje. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, to w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia niedługo. Witam grupę numer 3, która wybrała Rodonit i kartę Magia Powietrza. I ta karta zawsze kojarzy mi się z komunikacją, z rozmową. Może trochę tak, jakby ta osoba tutaj czekała na coś, albo właśnie chciała ci, czekała na jakąś wiadomość z twojej, od ciebie, na jakąś informację od ciebie, albo chciała ci coś powiedzieć, chciała coś wyjaśnić, wytłumaczyć. Mamy tutaj jeszcze kilka kart, na które za chwilkę sobie popatrzymy. Zobaczmy ogólną energię, jakie nastawienie do ciebie ma twoja osoba. Dobra, mamy kartę Siła. I tutaj mamy kartę Sąd Ostateczny. Czyli trochę tak jakby ta osoba miała wyrzuty sumienia trochę z jakiegoś powodu, i zbierała się w sobie, zbierała siłę, zbierała energię do tego, żeby coś tutaj wyjaśnić między wami. Karta Świat. Może to być jakaś sytuacja, relacja na odległość, na dystans. Karta Koło Fortuny. No dobra, i dwie karty jeszcze. I karta Transformacja, karta Cesarz, więc myślę, że ta osoba przechodzi teraz przez coś trudnego, ma jakieś problemy, może zmaga się z problemami zdrowotnymi, z depresją, z jakimiś nałogami, może dla części z Was, może z jakimiś kredytami, problemami w pracy, jakimiś trudnościami gdzieś na takim tle, ale z tego co widzę, to pracuje po prostu teraz nad sobą, tak? Pracuje rzeczywiście nad tym, żeby być tą lepszą wersją siebie, żeby poukładać się jakoś tak, żeby uwolnić się może od tych trudności i żeby zacząć czuć się po prostu lepiej. Zobaczmy, co mamy tutaj z tych kart. Okej, mamy kartę Papuga. Ktoś rozpowie wszystkie twoje sekrety. I to ta karta też mi się kojarzy właśnie z komunikacją, tak? Rozpowie twoje sekrety, nie wiem, może dla części z was, chociaż no to mamy na takiej zasadzie, co ta osoba czuje do ciebie, więc raczej mam poczucie, że tutaj znowu chodzi o tą komunikację, tak? Że ta osoba chciałaby coś powiedzieć, albo może rozmawia teraz z kimś, z jakimiś znajomymi o tym, co ją trapi, co męczy tą osobę, jakie ma trudności, nie wiem, może na jakąś psychoterapię ta osoba się zgłosiła, albo po prostu, wiecie, przegaduje swoje sprawy z kimś i być może też odnośnie właśnie waszej relacji. Dalej mamy kartę Biurko, na której też mamy, zobaczcie, pióro takie, nie? Tak jak tutaj, czyli tam się kojarzy właśnie z pisaniem czegoś, mamy tutaj jakąś kartkę, kilka kartek, tak tutaj jakaś, taki zgnieciony kawałek, nie? Czyli tak jakby może ta osoba nawet, wiecie, trzymała już telefon, żeby wysłać jakąś wiadomość do ciebie, a później tą wiadomość napisała i usunęła, albo już prawie chciała zadzwonić, żeby coś powiedzieć i zrezygnowała, albo może chciała coś, wiecie, napisać, dosłownie jakiś list, albo opisać jakoś swoje uczucia, emocje, swoje przemyślenia i też jakoś nie może zebrać po prostu tego, wiecie, do kupy, zebrać jakoś myśli odnośnie tego. Poniżej mamy podpisane zwróć uwagę na swoją pracę. Więc właśnie może to też być związane coś z pracą, tak? Czy z finansami tej osoby. Dalej mamy kartę Złota Rybka. Podpisana wzrost dóbr materialnych albo rozwój duchowy. Okay. Dalej jest jednorożec, który wygląda mi bardziej na jakąś owcę albo barana tutaj po tej buzi. Podpisana jest użyj swojej intuicji, żeby podjąć korzystne zmiany, tak? Czy wprowadzić jakieś korzystne zmiany. Okej, tutaj jestem baranem, tak? Jak mi się skojarzyło, zodiakalny baran na przykład, to są często uparte osoby, ale mają takie tendencje do tego, żeby działać, takie bardzo indywidualne na pewno, tak? Że zawsze działają po swojemu. Nie zawsze może, ale bardzo często.
czyli robią to, co chcą, tak? I może nie słuchają też intuicji, tak? Tylko działają bardziej, bardziej tak spontanicznie, czy pod wpływem emocji, a niekoniecznie właśnie intuicji. Więc może ta osoba też uczy się opanowywać jakoś swoje emocje, albo zachowała się wobec ciebie jakoś pod wpływem emocji, powiedziała za dużo, nie przemyślała czegoś i nad tym tutaj teraz pracuje, tak, żeby jakoś być bardziej opanowaną jednostką. Może tak to opiszę. Dalej mamy kartę jasny mężczyzna, podpisana sprawy albo relacje czy związki z mężczyzną o jasnych, siwych albo białych włosach, tak? Szarych albo siwych włosach. Szarych albo białych, no siwych ogólnie po polsku się mówi. Okej, więc może tutaj chodzić, albo jest to ta osoba, może blondyn właśnie, albo ta osoba może jeszcze z kimś tutaj się, albo chodzi o was, tak? Albo z kim ktoś tutaj jeszcze wchodzi w tą sytuację. I dalej mamy kartę wódkowa, podpisaną szczęście. Więc tą kartą szczęścia mam takie poczucie, że cokolwiek ta osoba teraz robi, przez cokolwiek teraz przechodzi, to robi to jakby, wiecie, mając na uwadze jakieś wyższe dobro, czy wspólne dobro, czy wasze wspólne dobro, albo swoje przynajmniej. W sensie takie bardziej ogólne, tak? Nie egoistyczne, tylko coś takiego, że ta osoba wie, że to będzie takie bardziej, wiecie, przyzwoite po prostu. Okej, dalej mamy ósemkę kielichów. Król kielichów. Okej, nie wiem, czy tutaj wspomniałam. Mówiłam chyba o depresjach, o problemach zdrowotnych. Dla części z was może tutaj chodzić o jakieś uzależnienia. Od różnych substancji. Trójka kielichów. Albo dla części z was mogło tutaj gdzieś chodzić o jakąś zdradę albo potencjalną zdradę, jakąś osobę trzecią, która jest tutaj wmieszana, jakiś była albo ktoś jeszcze na boku. Ale mam takie poczucie, że tak jakby ta osoba pracowała nad tym, żeby się od tego uwolnić właśnie, żeby od tego odejść, żeby zmienić w jakiś sposób, swój sposób radzenia sobie z problemami albo no, radzenia sobie z problemami, albo właśnie to, do czego ucieka, mając jakieś problemy. Dalej szóstka kielichów. Ósemka buław. I karta gwiazda. Okay. No właśnie, tak jak mówiłam tutaj o tym, że ta osoba ma jakieś wyższe dobro tutaj na uwadze, tak? Jako swój cel obrała tutaj jakieś wyższe dobro. I to mam takie poczucie, że o to chodzi. I wiem, że mówimy tutaj o tym, co ta osoba do ciebie czuje, ale podobnie jak w drugiej grupie, tam też było dużo na temat energii, obecnej energii tej osoby. No bo to samo, co tam powiedziałam. Jeżeli ktoś przechodzi teraz przez coś trudnego, no to wiadomo, że musi ogarnąć swoje życie, swoje sprawy, tak? Musi zacząć czuć się dobrze, żeby mieć przestrzeń na drugą osobę. Że jeżeli ktoś próbuje przetrwać, bo się zmaga z czymś trudnym, no to trudno, żeby, wiecie, chodził z głową w obłokach i tylko marzył o tym, co fajnego będziecie sobie robić razem. I tutaj, mimo tego, że pojawia się też tutaj twoja energia ewidentnie, że ta osoba też myśli o tobie i jakby może o wspólnej przyszłości właśnie, albo przynajmniej o tym, jak coś ci wytłumaczyć, wynagrodzić, wyjaśnić jakąś sytuację, jakieś swoje zachowanie, to mocno czuję, że ta osoba bardziej próbuje siebie do porządku jakoś przyprowadzić, doprowadzić, niż konkretnie, wiecie, planuje, co będzie między wami i jak będzie wasza wspólna przyszłość wyglądać. Dalej mamy królową kielichów, czwórka mieczy i dziesiątka mieczy, okej. Okay. Więc jeżeli też ta osoba, no właśnie, i tutaj jest as kielichów jeszcze, jeżeli ta osoba teraz się nie odzywa w ogóle albo prawie w ogóle, to mam takie poczucie, że po prostu nie chce obciążać cię swoimi problemami, nie chce zrzucać na ciebie w żaden sposób odpowiedzialności, nie chcę, żebyście się mieszali, w to w sensie nie chcę was wciągać w tą sytuację, żeby was po prostu tym nie obarczać w żaden sposób, tak? To jest coś, z czym ta osoba chce i czuje, że powinna sobie poradzić z tym sama. Po waszej stronie odnośnie tej osoby mamy dwójkę monet,
Karta papież. Czwórka buław. Piątka monet. I królowa mieczy. I może jeszcze jedną. I karta słońca. Okej, więc czuję, że mimo wszystko, bo trochę tak poczułam, że może chcielibyście raczej posłuchać, co ta osoba do was czuje, ale widzę, że, przynajmniej takie mam wrażenie, że cieszycie się, że ta osoba po prostu ogarnia siebie, tak? I że pracuje nad sobą, że może to was nawet bardziej cieszy i bardziej taką ulgę czujecie, wiedząc, że ta osoba coś robi, niż gdyby wychodziły tutaj, wiecie, same informacje, że chce, ale nic się nie dzieje poza tym, nie? Więc tutaj mam takie poczucie odnośnie tego, że nawet, no że bardzo się po prostu z tego cieszyć, już nie będę w to zagłębiać, ale jednocześnie wy też uczycie się stawiać swoje granice i to też może być efektem jakby zachowania, postawa tej osoby i to, że ta osoba pracuje nad sobą, jest efektem tego, że wy tutaj postawiliście jakieś granice. Mamy piątkę monet, więc może dla części z was nawet, wiecie, wykopaliście tą osobę z domu, albo mocno jakąś granicę postawiliście, że wiecie, nie będziecie po prostu się nie wiem, wplątywać w żaden sposób w tą sytuację, albo że dopóki ta osoba nie zrobi tego i tego, no to ma się w ogóle nie odzywać, więc coś takiego, więc no, pozytywna energia. Znaczy pozytywna. No pozytywna w sumie, no bo mniej pozytywne jest, wiecie, czekanie, nic nie robienie i czekanie, aż ktoś, coś i życie samo się zmieni i poprawi. A tutaj ewidentnie widać, że wasza praca nad sobą, że kroki, decyzje, które wy podejmujecie w trosce o swoje własne dobro, jest czymś, co wpływa na dobro ogółu też. Czyli też dobro, no, to, że po stronie tej osoby coś się zmienia, tak? I że ta osoba też zaczyna widzieć, co się dzieje i próbuje coś tutaj zmieniać, tak? Poprawiać. Dobra. Dalej, po stronie tej osoby z kart emocji mamy... Przesunę trochę tego kota chyba. Przesunę się troszkę. O, dobra. Okej. Okay. Ja swoje jako swoje. Dobra, mamy kartę napięcie. Niechęć. Napięcie tak mi się kojarzy właśnie z takim stresem, tak, że ta osoba wie, że musi naprawdę uważać, że idzie teraz po cienkim lodzie i jak jej się noga podwinie jakby w odniesieniu do was, tak, do sytuacji z wami, to wy się nie będziecie tutaj szczypać, po prostu weźmiecie ten miecz, tak jak ta królowa mieczy i tym mieczem po prostu, wiecie, łeb zatniecie i tyle. Nie dosłownie oczywiście i to też nie jest żadna sugestia absolutnie, ale że no po prostu nie będziecie się tutaj patyczkować z kimś, że jakby cierpliwość się skończyła. Dalej karta współczucie. Nie wydaje mi się, że to jest takie współczucie jakby o was, bo raczej taką troskę o waszą relację widzę, tak? Że ta osoba wie, że musi się obchodzić teraz trochę ostrożniej z tym, co się dzieje między wami, tak? Z tym, jak się zachowuje wobec ciebie i jak się ogólnie zachowuje. Karta oczekiwanie. Okej. Strach. No właśnie, to już na samym początku mówiłam, że jest coś, co ta osoba chciałaby powiedzieć, ale jeszcze nie jest gotowa, żeby to wyjaśnić. Jeszcze nie czuje się na siłach. I lekceważenie, więc pewnie unika po prostu tematu na razie. Może to i dobrze, bo czasami wiecie, nie ma co za szybko czegoś próbować, wiecie, naprawiać, bo to trochę taki falstart, nie? Że coś się powie, a jeszcze nie do końca się to czuje. No, później już jakieś konsekwencje idą, a jakby energia jeszcze za tym nie płynie, nie? Dobra, zobaczmy po waszej stronie. Niezadowolenie. Obawa. No to zrozumiałe, no bo pewnie też nie wiecie, w którym to kierunku pójdzie, no i gdyby wam nie zależało, to byście nie oglądali, więc na pewno wam zależy i macie nadzieję, że to się fajnie rozwinie i że jeszcze coś będzie z tej relacji. Aczkolwiek no jest obawa, że wcale tak nie będzie. Każdy ma wolną wolę. Osamotnienie. Złość. Tak.
Tęsknota. A, ta osoba miała oczekiwanie, czyli widzicie, jest tutaj jakaś więź między wami, no ale no, życie to nie są, wiecie, same te jednorożce, gdzieś tu był problem jednorożec, nie? No, to nie są same jednorożce i tęcze i cukierki. No, życie tak wygląda, że dajemy sobie niestety lekcje jedno drugiemu. Rozkosz i żal. Mhm. Żal. No, ta osoba wie, że wy macie żal i ta osoba wie, że coś tutaj musi zrobić. Ale potrzebuje na to jeszcze czasu. To na pewno nie jest coś łatwego i pamiętajcie, no, że życie to nie jest film. Tak? To, że w filmach ktoś tam pójdzie sobie na drinka i od razu rozumie siebie i wszystko i wraca z kwiatami i już tłumaczy, co mu się wydarzyło i dlaczego i obiecuje zmiany i już całe życie wszystko pięknie, no to są filmy. To w życiu się tak nie dzieje. Każdy ma swoje obawy, każdy ma swoje lęki, każdy ma swoje wątpliwości. Każdy ma swoje trudne doświadczenia i to jest naprawdę trudna robota, żeby się zmierzyć z tym wszystkim, żeby stawić czoła naprawdę swoim, wiecie, najgłębszym jakimś obawom, swoim najgłębszym lękom, skonfrontować się z tym, co gdzieś tam głęboko w nas siedzi. Że tak naprawdę tu nigdy nie chodzi tej osobie o was, a wam też o tą osobę. To się tak wydaje, bo my sobie projektujemy jeden na drugiego, ale tak naprawdę to jest, wiecie, każdy z nas sam ze sobą, z tym, co jest w nas, wewnątrz, z tym się konfrontujemy, tak? Z tym, czy ja jestem w stanie otworzyć swoje serce na kogoś bardziej, albo czy ja jestem w stanie postawić siebie na pierwszym miejscu, mimo wszystko będąc, wiecie, w miarę przyzwoitym, takim wyrozumiałym, czy życzliwym po prostu dla drugiej osoby. To jest wszystko, tak naprawdę zawsze o nas chodzi, tak? Jakie my decyzje podejmiemy, na ile my jesteśmy gotowi właśnie zmierzyć się z czymś, z czym nam jest trudno, tak? I jakieś decyzje adekwatnie do tego podjąć. Okej. Okay. Zobaczmy jeszcze kartę porady dla was. Karta odpuszczanie. I karta seksualność. I może jeszcze jedną. I karta odkryj cel, czy sens swojego życia. No właśnie, myślę, że dla was to jest taka lekcja po prostu bardziej tego, żeby zamiast poświęcać się dla innych, to uczyć się wybierać siebie i stawać bardziej do swojego potencjału, stawać bardziej do swojego własnego życia, a nie patrzeć na to, co ktoś inny od was chce. No a przy okazji czuję, że dla tej osoby to jest w drugą stronę, tak? Że ta osoba uczy się, otwiera się bardziej na to, żeby patrzeć też na innych, tak? Żeby wpuszczać miłość do swojego serca, żeby wpuszczać też inne osoby do swojego życia i ani wasza sytuacja nie jest łatwa dla was, ani też dla tej osoby ta sytuacja nie jest łatwa. Wam się może wydawać, że im jest łatwiej, bo to jest coś, bo muszą zrobić coś, co wy już umiecie, co wy robicie automatycznie. A z kolei pewnie jakbym na tą osobę patrzyła, to ta osoba by czuła, że dla was jest łatwiej, bo przecież co to za problem postawić siebie na pierwszym miejscu, nie? Przecież ta osoba to robi automatycznie, nie? I dla tej osoby jest właśnie problemem, żeby komuś zaufać, żeby pomyśleć o kimś innym, a nie tylko o sobie, nie? Więc jakby zupełnie coś przeciwnego i dla was obojga, i dla was, i dla tej drugiej strony jest to tak samo dużym wyzwaniem. No ale tutaj jako kartę porady właśnie mamy to, że to czuję jako takie bardziej potwierdzenie, że jesteście na dobrej drodze i że dobrze robicie, stawiając te granice, a mimo to no, patrzycie tutaj, co ta osoba robi, też czuję, że aż się teraz wzruszam, że czuję, że wasze serce się rzeczywiście otwiera tutaj i na siebie jednocześnie, ale też na tą drugą osobę, na to, przez co ta osoba przechodzi, więc tutaj te karty czuję jako takie potwierdzenie po prostu, że idziecie w dobrym kierunku i że dalej uczycie się tego, doświadczacie tego, co robicie, tak? Tego, jak się zmieniacie, jak się rozwijacie. No i przy okazji też to, co powiedziałam, taką, wiecie, wyrozumiałość też dla tej osoby, że ta osoba też przez coś trudnego przechodzi, nie? To nie znaczy, żeby się poświęcać, jakoś ustępować może tej osobie, ale czy wymagać mniej, czy oczekiwać mniej. Chociaż to może z tym oczekiwaniem to co innego. No ale dobra, myślę, że wiecie, o co chodzi. Więc już się nie rozgaduję, bo miesza mi się, zaczyna mi się mieszać.
Dobra, to by było tyle na dzisiaj. W takim razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem indywidualnym, w opisie poniżej znajdziecie link do mojej strony, na której znajdziecie więcej informacji na ten temat. A na dzisiaj Wam dziękuję i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.